ciekawy i oby się udało. 11 tydzień na liście przebojów Radia Olsztyn. Może nie rekord, ale dla nich olbrzymi sukces. Muzycy Snow Bandits z Pisza promują swój pierwszy krążek. Można ich usłyszeć m.in. w programie pierwszym Polskiego Radia. Anna Karpacz. Marzenie większości emigrantów. Powrót do domu. Piotr Syta wrócił do rodzinnego Pisza po 5 latach spędzonych w Irlandii. Powstał właściwie z tęsknoty, z nostalgii do kraju ten utwór o powrocie do domu, o losie emigranta i chciałem zawsze wrócić do Polski, do Pisza, do Mazury i udało się. Mówią o sobie grzeczni chłopcy. Piotr Syta jest urzędnikiem w miejskim ratuszu. Jacek Zając, nauczycielem historii i angielskiego w wiejskiej szkole. Muzyka to pasja z dzieciństwa. Kluczem do muzyki No Bandits jest linia melodyczna zawarta w tym. Kwestie aranżacyjne to oczywiście zawsze podlegają modom, które zmieniają się. Ich pierwsza płyta zwyciężyła w kwietniowej edycji audycji Radia Olsztyn Łowisko Talentów. Duetem zainteresowała się też muzyczna jedynka. Taki demoniczne morze, hipnotyczny, niesamowicie brzmiący głos. Chyba coś, co nieczęsto zdarza się w tych utworach. Lata 80. Najbliższy koncert zagrają u siebie w Piszu 16 sierpnia. W planach podbicie list przebojów polonijnych rozgłośni m.in. w Stanach Zjednoczonych. Kolejna płyta, nad którą już rozpoczęli pracę. Anna Karpacz.